dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Wtorek, 22 sierpnia 1944 roku. Powstania, dzień 22. Józef Stalin udziela premierowi Churchillowi i prezydentowi Rooseveltowi odpowiedzi na ich list sprzed 2 dni. Pismo pana i pana Roosevelta w sprawie Warszawy otrzymałem. Chciałbym wypowiedzieć swoje zdanie. Wcześniej czy później prawda o garstce przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską w celu uchwycenia władzy, stanie się wszystkim znana. Ludzie ci wykorzystali ufność warszawian, rzuciwszy wielu niemal bezbronnych ludzi przeciwko niemieckim armatom, czołgom i lotnictwu. Powstała sytuacja, w której każdy następny dzień wykorzystują nie Polacy dla sprawy wyzwolenia Warszawy, lecz hitlerowcy, którzy nieludzko mordują ludność Warszawy. Z wojskowego punktu widzenia wytworzona sytuacja, ściągając wzmożoną uwagę Niemców na Warszawę, jest bardzo niekorzystna zarówno dla Armii Czerwonej, jak dla Polaków. Tymczasem wojska radzieckie, które spotkały się w ostatnim czasie z nowymi poważnymi próbami Niemców przejścia do kontrataków, czynią wszystko co możliwe, aby złamać te kontrataki hitlerowców i przejść do nowej szerokiej ofensywy pod Warszawą. Nie może ulegać wątpliwości, że Armia Czerwona nie będzie szczędzić wysiłków, aby rozbić Niemców pod Warszawą i wyzwolić Warszawę dla Polaków. Będzie to najlepsza i rzeczywista pomoc dla Polaków antyfaszystów. 22 sierpnia 1944. Najważniejsze w Warszawie było 22 sierpnia to, co działo się na Żoliborzu i na Starym Mieście. Około godziny 2 w nocy, mniej więcej na 2 godziny przed świtem, oddziały powstańcze z Żoliborza i Kampinosu ruszyły na szerokim froncie od Cytadeli po Instytut Chemiczny i baterie niemieckie na Burakowie do natarcia na tory kolejowe dzielące Żoliborz od Starówki. Dowodził tym natarciem podpułkownik Mieczysław Niedzielski, żywiciel, komendant obwodu Żoliborz. Ale na Żoliborzu znajdowali się również dwaj członkowie komendy głównej AK, generał Pełczyński i pułkownik dyplomowany Jeronek Kosmecki, którzy przybyli tu specjalnie dla zorganizowania tej akcji i pokierowania nią. Podobnie jednak jak i poprzedniej nocy nie udało się oddziałom AK zaskoczyć nieprzyjaciela. Niemcy otworzyli na czas silną zaporę ogniową. Harcerka, łączniczka z punktu sanitarnego położonego w pobliżu stanowisk wyjściowych do natarcia, Elżbieta Łaniewska, czarna Elka, obecnie doktor medycyny Elżbieta Łukaszczykowa, opowiada swe wrażenia z tej nocy na Żoliborzu. Patrzyłem z Kozietulskiego róg Alei Wojska Polskiego. Najpierw czekałyśmy na natarcie w napięciu, siedząc za barykadą. Około 2:30 chłopcy ruszyli. Nagle rozbłysły pierwsze rakiety. Gdzieś w kierunku zabudowań dworca i niemal równocześnie rozbrzmiewały pierwsze strzały z karabinów maszynowych. Zaraz potem rakiety zaczęły strzelać w górę w olbrzymich ilościach. Zrobiło się widno jak w dzień i jakoś niesamowicie kolorowo. Strzały zamieniały się w jeden nieustający łoskot. Pociski świetlne świstały jeszcze daleko za linią walki po ogródkach. Wtedy nasze oddziały wychodziły zza barykad do natarcia. Artyleria zaczęła strzelać z taką siłą, że wydawało się, że nikt nie wyjdzie żywy z tego gołego pola obok torów. Rzeczywiście, oddziały powstańcze rozrzucone na płaskim i zupełnie odkrytym terenie nie miały możliwości przedrzeć się przez silną zaporę ogniową, wspartą jeszcze ostrzałem z działu pociągu pancernego, który nadjechał od strony mostu kolejowego. Pociski padały tak nisko przy ziemi, że nawet czołganie się na terenie oświetlonym rakietami, jak gigantyczna scena teatralna, było prawie niemożliwe. Mimo to kilkunastoosobowe grupy atakujących zdołały się bohaterskim szturmem z zupełną pogardą śmierci przedrzeć w tym ogniu do torów kolejowych, a nawet poza tory, na przykład kapitan Mścisław z kilkunastoma żołnierzami, ale śmiałkowie ci polegli niemal wszyscy. Ostatecznie całe natarcie, zarówno na tory,
jak i w kierunku stanowisk artylerii nieprzyjaciela na Burakowie załamało się całkowicie. Na krótko przed świtem rozbite oddziały AK wycofywały się w głąb Alei Wojska i na ulicę Mickiewicza, tracąc wielu ludzi jeszcze w czasie odwrotu. Już o brzasku sanitariuszki ściągały z najwyższym poświęceniem rannych z przedpola pod ogniem nieprzyjaciela, ponosząc przy tym dotkliwe straty. Zdobyczny samochód, używany na Żoliborzu jako sanitarka, odwoził rannych do kilku szpitali powstańczych. Liczba krwawych ofiar tej nocy, poległych i rannych, przekraczała 300 żołnierzy. Niektóre oddziały poniosły do 75% strat. Był to kwiat młodzieży z Żoliborza, z oddziałów partyzanckich Puszczy Kampinoskiej. W ciągu dnia 22 sierpnia niedobitki oddziałów z Puszczy odeszły z majorem Okoniem Kotowskim do Kampinosu. Część z nich jednak pozostała w dalszej walce na Żoliborzu. Kilkudziesięciu żołnierzy przeszło kanałem z oddziałem porucznika Trzaski Konopackiego z powrotem na Stare Miasto, niosąc tam broń i amunicję. W chwili, gdy powstańcy atakujący z Żoliborza linię kolejową i dworzec gdański leżeli już w pobliżu torów, zupełnie unieruchomieni i dosłownie przyduszeni do ziemi huraganowym ogniem nieprzyjaciela, któremu nie mogli przeciwstawić żadnych skutecznych środków walki, ruszyły do natarcia ze Starego Miasta, z Bonifraterskiej i Konwiktorskiej w kierunku Fortu Trauguta i boiska sportowego wybrane do tej akcji oddziały. Kompanie AK z batalionu Czata i Zośka pod dowództwem porucznika Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, Motyla, i podporucznika Mirosława Cieplaka, Giewonta, oraz sierżanta podchorążego Kmity, Henryka Kozłowskiego, oraz drużyna z Kompanii Armii Ludowej pod dowództwem kapitana Hiszpana, Henryka Woźniaka. Całością natarcia kierował major Bolek, Wacław Piotr Janaszek. Walka trwała w silnym ogniu niemieckim z cytadeli i fortu aż do świtu, po czym wycofano się z dużymi stratami. Najciężej dotknięta była nimi pierwsza kompania batalionu Zośka pod dowództwem podchorążego Kozłowskiego. Na Starym Mieście odparto w ciągu dnia ataki czołgów i szturm piechoty nieprzyjaciela na barykady przy Nalewkach oraz na Długiej, broniące dostępu do placu Krasińskich. Utrzymano też na placu teatralnym ruiny klasztoru kanoniczek i ratusza. Natomiast wieczorem nieprzyjaciel obsadził całkowicie zrujnowany budynek arsenału. Reszta załogi powstańczej z arsenału zajęła nowe pozycje w pasażu Simonsa. Całą dzielnicę nękał ostrzał artylerii. Jedną z jego ofiar stał się podchorąży Włodzimierz Pietrzak, Balk, z plutonu mieczyków batalionu AK Czata 49. Pietrzak, utalentowany krytyk literacki i prozaik, przed wojną członek grupy literackiej S, był w czasie okupacji redaktorem konspiracyjnych czasopism organizacji Konfederacja Narodu i jednym z animatorów tajnego ruchu literackiego w Warszawie. O jego przedwczesnej śmierci, miał ledwie 31 lat, opowiada inżynier Halina Andrzejewska, wtedy łączniczka Dalecka. Balka znałam dobrze z konspiracji. Był następcą mojego szefa z konspiracji, Marka, doktora Jerzego Hagmajera. 21 wycofywaliśmy się z przebiegu. Balk tego dnia dowiedział się o śmierci swojej żony Ireny. To znaczy, starał się ją jeszcze wyciągnąć z płonącego budynku, wyciągnął kogoś innego, jej nie znalazł. Przed południem 22 Balk siedział z porucznikiem Andrzejem, Antonim Sławskim, żyjącym do dzisiaj, na klatce schodowej domu na Świętojerskiej. Akurat mieli chwilę przerwy i odwodu. Balk swoim zwyczajem, to jakbym go widziała dzisiaj, zdjął hełm i czytał książkę Huxleya. W tym momencie jakiś zabłąkany pocisk, bo to nie była linia, uderzył go w wierzch czaszki. Jeden z chłopców z plutonu mieczyków powiedział mi, że Balk leży na rogu Świętojerskiej i Ciasnej, hale targowe. Momentalnie poleciałam tam. Balka znalazłam nieprzytomnym. Twarz była bardzo opuchnięta. Złapałam lekarza. Nie chciał się zgodzić na operację. Powiedział, że stan jest beznadziejny, właściwie agonalny, że jeżeli by nawet uratowało się mu, trudno mu powiedzieć, o które tu zwoje chodzi, ale będzie albo nienormalny, albo ślepy. Także lepiej, żeby nie żył. Jeszcze złapałam jakiegoś księdza, który dał mu ostatnie rozgrzeszenie. No i poleciałam szukać, bo to już z naszych
Konfederacji Narodu był jeden z ostatnich wysokim szczeblem porucznika Janka Dobrowskiego, Jana Ciecierskiego, który zginął w wypadku samochodowym w 1945 roku. Okazało się, że Janek Ciecierski zna sprzed wojny tego chirurga i wybłagaliśmy operację. Balka położono na stół operacyjny późno. W każdym razie było ciemno. Byłam w momencie zaczęcia otwarcia czaszki. Ten chirurg mówił, że nawet nie ma narzędzi, że będzie otwierał bor maszynką ślusarską. I tak zresztą zrobił. Poleciałam do siebie, do oddziału na Świętojerską. Dałam sprawozdanie mojemu dowódcy, kapitanowi Roliczowi. Nie zgodził się, żebym wróciła. Posłał jedno z sanitariuszek, tak zwanych czterech naszych perełek. Nie pamiętam, którą. No i rano, jak się obudziłam, już siedzieli przy mnie Rolicz i porucznik Cedro, że Balk zakończył życie. To było zaraz po moim odejściu, w 10-15 minut. Operacji nie doprowadzono do końca. Natychmiast, nie wiem przez kogo zawiadomiany, zjawił się ojciec Paweł, Józef Warszawski, ze swoją łączniczką Marysią Rzecką, prawdziwe nazwisko Kruszewska, która zginęła w kościele świętego Wojciecha, powieszona przez Niemców, że idziemy grzebać Balka. Pochowaliśmy Balka na Ciasnej, pod murem hali. Jedyną satysfakcją, jaka była, to, że grób kopało dwóch jeńców niemieckich. W nocy z 21 na 22 sierpnia kilka samolotów alianckich dokonało zrzutów nad południową częścią Śródmieścia. Część zasobników z bronią i amunicją spadła między liniami obu walczących stron w rejonie Placu Zbawiciela i na obrzeżu Pola Mokotowskiego i stała się w ciągu dnia przedmiotem zaciętych potyczek między naszymi oddziałami z odcinka kapitana Golskiego Stefana Golędzinowskiego a oddziałami niemieckimi. O godzinie 2:45 w nocy oddział rotmistrza Pioruna przystąpił do szturmu na zabudowania stacji telefonów przy ulicy Piusa 11, obecnie Pięknej 19. Był to ważny obiekt obsadzony przez Niemców w środku oswobodzonej dzielnicy. Gmach umocniony na wszystkich piętrach, z bramą mocno zabarykadowaną kozłami z drutu kolczastego, broniony był przez około 100 ludzi dobrze uzbrojonych. Zawzięta walka trwała przez cały dzień. W godzinach popołudniowych odsiecz niemiecka próbowała dotrzeć od strony Alei Ujazdowskich do oblężonego budynku. Została jednak powstrzymana. W północnej części Śródmieścia oddziały powstańcze odparły natarcia nieprzyjaciela na fabrykę Bormana przy ulicy Srebrnej oraz ataki piechoty niemieckiej przeprowadzane pod osłoną czołgów z placu Małachowskiego ku zabarykadowanym wylotom ulic Trauguta i Mazowieckiej. W Alejach Jerozolimskich Ruch Bracki zdobyto ważną placówkę niemiecką w lokalu restauracji Krystal. Wiele ofiar padło 22 sierpnia wśród żołnierzy i ludności cywilnej od ostrzału artyleryjskiego ulic Księdza Skorupki, obecnie Sadowa, Mokotowskiej, Wspólnej, a również w innej części Śródmieścia Lwowskiej, Śniadeckich, Koszykowej i 6 sierpnia, obecnie Nowowiejska. Poszkodowanych było tego dnia dalszych setki rodzin, pozbawionych dachu nad głową i często całego mienia. W biuletynie informacyjnym organie AK wybitna pisarka katolicka Zofia Kossak-Szatkowska, podpisana konspiracyjnym pseudonimem Weronika, apelowała w tej sprawie. Dziś w powstańczej Warszawie dziesiątki tysięcy naszych braci, rodaków, sąsiadów z tej samej dzielnicy zostało pozbawionych domu. Los wskazał na nich jako na ofiary. Bomba mogła uderzyć w nasze mieszkanie. Trafiła obok. Nasz dobytek na razie ocalał. Cudzy spłonął. Przez zasypane gruzem i szkłem, przegrodzone barykadami ulice ciągną korowody tych najnieszczęśliwszych. Worek na plecach zawiera całe ich mienie. Nie wiedzą, czym nakarmią dzieci, gdzie spędzą noc. Nie powinni rozpaczać. Wszak są wśród swoich. Niedola ich, którą każdy z nas może w każdej chwili podzielić, jest naszą wspólną. Pierwszym na dziś obowiązkiem każdego Polaka jest okazanie pomocy bezdomnym. Dziś, zaraz, natychmiast. Nie śmią istnieć domy całe, a nie mające miejsca i strawy dla bezdomnych. Dzielmy się z nimi wszystkim, co posiadamy. Szczęśliwi, że jeszcze dzielić się możemy. Przyjmując w dom wygnańców, niech nikt nie wyobraża sobie, że wyświadcza łaskę, że jest czyimś dobrodziejem.
To nie łaska, lecz obowiązek. Nie dobrodziejstwo, lecz powinność. Żeby za życia ojczyzna nie odwróciła się od tych, co zaniedbali swój kardynalny obywatelski obowiązek. A po śmierci, aby nie odwrócił się od nich Bóg.